I ja pójdę do zmiany klimatu w takiej koszulce. Czekaj. Ja mam stópkę szeroką. O człowieku! Ja o to jak 150. O! I teraz człowieku, łabaki jak znalazł. Jak powrót do przyszłości jesteś teraz. Kładki będę wkładał. Tuningowo. O! Robię buty projektowane. Patrz, mam buty, projekt one, tak? Aż się zgrzałem cały. No patrz, zaraz ten nałożymy. Szkoda wiązać ich. O. Tomek, w takich butach to kankana trzeba, no. Wisi, ch**aj, że buty nie odpary. Dzień dobry wszystkim z 7 Kicks. Zaraz się dowiecie, co to jest. Z tej strony Kamil. I nie Kamil. I wyszła taka sytuacja, że po ostatnim filmie, gdzie Tomek miał Nike, jak to niektórzy mówili, z Chinatown. Nowe Nike były. Nie bardzo. Zaprosił nas Łukasz z 7 Kicks, bardzo fajny sklep, gdzie o, mamy sobie, ja kupuję na co dzień, chłopaki coś tam podostawali. Dobra, kochani, dzisiaj lecimy z Q&A, czyli ulubiona seria pana Tomasza. Yeah. Zaczynasz czy ja mam zacząć? To ja zaczynam. Dawaj. Chociaż to do mnie pytanie, ale mogę zacząć. To sobie przeczytaj i odpowiedz. Czy czasem nie Kamil nie jest spokrewniony z komendantem policji w Królowym Moście, z panem Beja Zaborskim? Nie, nie jestem spokrewniony, ale znam jego syna. I filigranowe postawy. Tak, i filigranowe. Ziepres albo Zieprzes. Czy w polskich sklepach występuje coś takiego jak rower testowy? Przed chorobą na psy były, a od tamtego czasu są jak jednorożec. Każdy słyszał, nikt nie widział, a może się mylę. Nie ma rowerów testowych generalnie. Tak jak kiedyś były te takie dni otwarte, powiedzmy tak, i tego typu. Wydaje mi się, że tak. Dni testowe już pomału będą wracały. Rowerów testowych jeszcze nie ma, ponieważ rok 2023 jest pierwszym, gdzie tak naprawdę jest tych rowerów znaczna ilość. Znaczy więcej jest tak naprawdę. Wydaje mi się, że będzie to wracało, ale w 2023 możliwe, że jeszcze nie, w 2024 nawet i my już powinniśmy mieć w swoich sklepach. Strzelaj dalej, Tomasz. No, mam takie pytanie. Nie? Pedalarz. Pojęcie gravel to czysty marketing, czego kolejnym dowodem jest ten rower. Nie da się określić, kiedy rower sobie kupuje, a kiedy nim przestaje być. No ale i to jest fajne. No każdy sobie kupuje to, co chce, każdy może spróbować. To, co mówiłem wcześniej, fajnie jest spróbować dużo różnych rzeczy. Kurde, masz jedno życie, pojeździ na takim, siakim, takim i pierdakim. No, powiem ci, jak ja ostatnio w niedzielę zrobiłem 95 km, to gravel by się przydał, bo i szosa, i teren był. No właśnie. Łukasz Krzyż 8912. Ostatnio wpadły w moje ręce okulary rowerowe Alpiny z Varioflex. Takie tiku-tiku, że bazowo są przezroczyste, w słońcu czarne. Czy macie doświadczenie, jak się sprawują takie okulary w terenie mieszanym? Fotochromy, bo to inna firma Varioflex. Ja tylko na fotochromach jeżdżę generalnie. Wjeżdżam do lasu, jest rozjaśnia mi się, jest jasno, wyjeżdżam, robi mi się ciemno na słońcu. Generalnie to jest... Są jeszcze fotochromy, które są na żółto barwione szkła, więc w lesie poprawiają kontrast. Ja też mam jedne fotochromy, zakładam jak jest brzydka pogoda, że raz jest tak, raz tak, a raz wjeżdżam do lasu, a raz nie, a jak jadę szosą, to zazwyczaj ciemne. Pukas 1. Jak sytuacja ze strojami dla filigranowych zawodników, bo zbliża się wiosna wielkimi krokami? Na razie tutaj wiosny ani krokami nie widzę, ani małymi, ani generalnie dużymi. Projekt mamy już tak naprawdę dograny. Jesteśmy w kontakcie ze szwalnią. Chcemy wybrać możliwie najfajniejszą ofertę, żeby to było jakościowo dobre i nie kosztowało za dużo. Jeszcze chwila, myślę, maksymalnie do 2 miesięcy to potrwa. Dobra, ja mam pytanie od QOJKCXD0. Co to za piasta? I co to za sztyca? Sztyce nie mam pojęcia, bo nawet nie podaje, piastę obstawiamy. Nie, sztyce ktoś tam pytał. Nie, nie, ale to inne było pytanie. Okej. Okay. A tu piastę. Obstawiamy piastę, chyba to jest DT350, tak. Ale jeszcze nie rozebraliśmy tego. Tak. Wasyl Sereduk 777. Czy to prawda, że Excalibur 8 ma łożysko maszynowe w piastach? I czy kupując u Was rower przez internet jest możliwość zamówić inną długość mostka i zacisk podsiodłowy? Jeszcze raz. Bo się zaczytałem. No. Ty... Comprende? Czy to prawda, że Excalibur 8 ma łożyska maszynowe w piastach? W tyłu nie, w przedniej może mieć, bo ma sztywną łożkę. Ja nie wiem. Nie rozbieram nigdy. Każdy piast. Czy kupując rower przez internet u nas jest możliwość zamówić inną długość mostka i zacisk? To są indywidualne kwestie. Jeżeli kupujesz tam nie w jakiejś promocji wyprzedażowej, to pewnie możesz się dogadać. Ja bym radził fitting zrobić mostkę, bo to można mostki tylko dobierać. Jak mówimy o Excalibrze 8, to nie wiem, czy ktoś będzie fitting robił. No, ja różne rzeczy widziałem na tym. No. Dobra, ja mam pytanie kontrowersyjne w ostatnim czasie. Proszę mówić. Positive. Czy SPEC swoimi działaniami chce zniszczyć tradycyjną sieć dystrybucji?
każdy ma na to pewnie jakieś inne spojrzenie. Ja osobiście uważam, że chcę wyeliminować na pewno część sklepów. Dodatkowo chcę wyeliminować sklepy, które są multibrandami, takie jak my po części, i się skupić bardziej na swoim działaniu. Wydaje mi się, że no kurczę, oni chcą mieć po prostu podwójną marżę. Marżę producenta i marżę sklepu, i w tą stronę idą. Czy ten model się sprawdzi? Tam pracują ludzie dużo mądrzejsi, niżeli my jesteśmy. Więc ale jest Polska szansa, to jest specyficzny tak? rynek. No dosyć. Tak, ale firmy typu eBay się nie przebiły, więc no, Polska jest specyficzna. Zobaczymy, no, to mogą mieć rację, mogą nie mieć racji. Teraz ty. Tak, Blachasz89. Panowie, może powrót serii rowery widzów i do pana Kamila. W odcinku miejskich rowerach Unibike mówił pan o konkurentach w tym segmencie i wymienił pan m.in. Attenda od Gianta, mówiąc, że jest niekomprende. Proszę o rozwinięcie tej myśli. Contenda, ale którego Contenda, bo to też trzeba porównać jabłko do jabłek. I nie wiem, co tam no, ale chodzi o to, że był jakiś tam Voyager czy coś tam, ja mówiłem, że jest Giant Content, nie Content, Attend. Attend, dobra. No i że nie komprendę Attend. A wcześniejsze pytanie, powrót do, czy będą rowery widzów? Pewnie będą rowery widzów, będą. Przeszykujemy oddzielnego maila, gdzie tam musi to spływać, ponieważ nasza skrzynka e-commerce, ona się zapełnia w kosmicznym czasie. A co jest z Attendem, nie komprendę? Wiesz co, jak damskie ostatnio porównałem, one są strasznie wielkie. Unibike bije na głowę te rowery wyposażeniem i komfortem generalnie. No, no niestety, taka jest prawda. No. O, ja mam do ciebie pytanie. Proszę. Denis Więcek. Uda się zmierzyć SUV miarką rzeczywistą szerokość opon w tym gravelu Gianta? To na maila musi pan się odezwać i się zmierzy i się wyśle. Tomasz Zarski. Jakie opony 27,5 polecacie do MTB do jazdy po mieście 70% i terenie 30%? Nie chcę na razie zmieniać roweru, ale chciałbym spróbować opony trochę bardziej na asfalt. Ja bym dał taką i tak jak było ostatnio w tych trekach Dual Sportach nowych, semislika, czyli delikatna tareczka po środku. No, ale tu jaką konkretnie? No, semislik, nie ma generalnie... Musisz szukać producenta, gdzie będzie ona łysa na górze i będzie... Delikatna tareczka na środku, a po boku klocki, żeby trzymały w zakrętach. Jaką trasę polecacie? 25-40 km koło Białegostoku, Goniądza czy Biebrzeńskiego Parku Narodowego? 25 mało 40 km, bo tu generalnie ruszysz do Supraśla, to już masz 15-taka. Musisz tam ładną pętlę zrobić do Królowego Mostu i ci wychodzi Białystok, Królowy Most, Supraśl, Białystok to jest 55 km. 6 dyszek trzeba założyć. I to jest najładniejsza trasa. I to jest najładniejsza trasa. Jak to łysy mówi, na mniejsze dystanse nie ma co się nie, przybierać. Nie, bo tu trzeba się ubierać i jechać, to bez sensu. Pytanie do pana Kamila, pozdro ze Szczecina. Rozwinięcie historii a propos odcinku w salonie w Warszawie o klientach, którzy zakupili fulę ponad 30 tysięcy sztuk na miasto i chcieli zwrócić po tygodniu użytkowania. Czyżby niewygodna pozycja za kierownicą, czy full e tylko w teren miasto, zwykłą drogę się już nie nadaje? Nie, no ja już tłumaczę, tu nie chodzi o pozycję. Jeżeli się kupuje zjazdowego fula do jeżdżenia po mieście, który ma skoku pod 200, to tym rowerem się o tak telepie, że nim jazda po prostej drodze się nie da. Bo ale on... można to obejść. Ja no wam tak powiem, jak w łatwy sposób to no. obejść. Po pierwsze, on będzie się bój, ale dla kręgosłupa jest wygodniej. Wstawiamy opony gładsze, mniejszy opór, a jak ktoś chce mieć wygodniejszą pozycję, jakieś przedłużkę dawałem do Aheda. Jest jedna zasada. No. Jeżeli pan sprzedawca w sklepie mówi, proszę nie kupować fula i jest się w dobrym sklepie do jazdy po mieście, to warto sprzedawcy posłuchać, bo zazwyczaj taki sprzedawca, to brzydko zabrzmi. Jeżeli przychodzi klient, który mówi, że chce wydać 20-30 tysięcy złotych i że chce tym rowerem jeździć tu, to warto posłuchać sprzedawcy, bo dla sprzedawcy, czy on sprzeda fula za 30 tysięcy, czy on sprzeda dedykowany rower do jeżdżenia po mieście za 30 tysięcy, to jemu jest 30 tysięcy. Marża na różnych segmentach jest bardzo zbliżona, więc tu warto zaufać w dobrym sklepie dla ludzi, no bo jeździć fulem zjazdowym po mieście to jest absurd. I rzeźbienie z tego, wkładanie opon, mostków, czy usztywnianie damperów jest po prostu bez sensu. Ale ja tak zrobiłem, bo klient się uparł. No ja rozumiem, ale jakby posłuchał ciebie, byłoby lepiej. I to no posłuchał, tyle. Ja mu zrobię mnie zadowolony, nie wiedzie mnie całować. Możesz mu po coś zasugerować. Teraz ja, Kobielo 33, może kiedyś Esker 2.0 MS. I co ty na to? Mówisz i masz. Już. Pytanie Cross 1938. Co znaczy termin dobra rama, fajna rama? Często w różnych kręgach pada to mityczne stwierdzenie, że ten rower warto zainwestować, upgrade'ować, bo jest fajna rama, a w ten nie. Dobra rama przede wszystkim sztywna. Sztywna, i lekka. Lekka, ma dobrą geometrię i gwarancję. I ma dobrą gwarancję, no bo jak rama
karbonowa za naście 10 tysięcy pęknie, to fajnie jest otrzymać nowo, jeżeli nie jest to uszkodzenie mechaniczne, no bo też musimy być rozsądni, jak wjedziemy w samochód, w drzewo. Czy w ścianę. To nie będzie gwarancji. No, o, ja mam, o. Ale chociaż, czy to pytanie, nie wiem, i sam Masi. Te Nike to chyba nie Kamil kupił na Koronie stadionu 10-lecie od ruskich. No to teraz pokaż nowe. Wcale nieprawda, o. No. To nie są Majki. Ale że ty buty projektowane masz? To mam buty projekt One po polsku i buty tamte nie były kupione na stadionie. Krzysztof Kaczmarek 7801. Czy planujecie wprowadzić do oferty rowery marki Serial One? Czy jeden, czy coś? Ja nie wiem, One, Uno, Due, Adin. Nie, czyli chyba. Nie wiemy nic o takich planach. No? No czekaj. To ja dalej, człowieku. To czytaj, bo to... Grimberg.pl2. Odnoszę wrażenie, że baranek w Garwelu jest tylko po to, żeby ładnie wyglądał. 99% czasu spędza się na górnym chwycie. Nawet na przebitkach z Revolta nie ma ujęcia, w którym gość jedzie w dolnym chwycie. Co o tym sądzicie? Trudno powiedzieć, powiem ci. Znaczy, ja rozumiem, bo jakby ja jak najbardziej należę do tych 99%, gdzie jak jadę, to trzymam za rower w tym chwycie. Tylko po co jest baranek? Baranek jest po to, że gravel sam z siebie, on też służy znacznie do dłuższych dystansów. No jeżeli już cię bolą plecy w tej pozycji, to możesz sobie zmienić pozycję. Wielu uchwytów jest na kierownicy. Tak, no bo jeżeli trzymasz taki, to zmienisz sobie uchwyt na taki na wprost, to ci się ta pozycja za bardzo nie zmienia, a tutaj masz po prostu możliwość wielu wyborów. Ja tu mam, no tak, Wojciech Kołodziejczyk. No. To dosyć długie pytanie, ale dosyć istotne moim zdaniem. No. Kiedy producenci rowerów XXI wiek i zaczną choćby w najmniejszym stopniu dawać opcję konfiguracji? Ale to dużo jest. Ja to mam jeszcze dalszy ciąg tego pytania. No to może po kolei. Project One w Treku ma możliwość konfiguracji. Tak. Orbea ma możliwość konfiguracji. Pinarello też ma jakąś możliwość konfiguracji. No Giant Specialized nie ma, ale jest kilka marek, które mają, przy czym nie jest to w tych tańszych modelach, tylko w tych droższych, ponieważ konfiguracja indywidualnej rzeczy będzie odpowiednio kosztował. No, kto ci kupi i będzie chciał kupić i Marlina za 5000 i za kolor dołożyć dodatkowe 3000? No raczej nikt by nie kupił tego. Ale mam dalszą część tego pytania. Proszę. Kiedy skończył się recenzja w stylu bardzo fajny rower, ale ma kasetę 11-25, to najlepiej przez zakupy zmienić i może sklep odkupi? Znaczy przede wszystkim z odkupowaniem sklepu to jest taki problem, że te SKU to się wszystko musi zgadzać. Potem bardak się robi w stanach magazynowych. 11-25? No. Widziałeś jakiś rower z kasetą 11-25? Nie, teraz wszystkie mają 28-30. No, 33-30. Ale mam dalej. No, czemu wiesz, skoro w 90% owika jest do wymiany, to trzeba płacić za fabrycą tylko po to, żeby jeszcze w sklepie ją wyrzucić? No bo to jednemu do wymiany, drugiemu nie. Jeden woli grzybową, drugi pomidorową tak naprawdę. I ja mam dalej. Czemu nie da się kupić aluminiowej ramy na Ultegrze, ani karbonowej na Clarisie? No to co sam odpowiem. Niewielu producentów bawi się jeszcze w aluminium na Ultegrze, 105 jeszcze wkładają, chociaż kiedyś Canon miał na Ultegrze, bo ludzie chcą mieć karbonowo, a potem do niego sobie wymieniać części tak naprawdę. Generalnie mieć karbon na najniższym osprzęcie albo aluminium, który uchodzi za materiał gorszy niżeli karbon, na dobrym osprzęcie to tak logicznie. Piechot 11. Ile kilometrów rocznie robicie na rowerze? Razem czy oddzielnie? No chyba chodzi o ciebie. Ja nie wiem, nigdy tego nie czułem, ale 8 tysięcy może. Nie, no więcej. Do 10 tysięcy. Ja zacząłem jeździć ponownie w tamtym roku od marca jakoś i zrobiłem tam chyba 10, 12, jakoś tak do 15 tysięcy. W tym roku jeżdżę więcej, ale myślę, że 15 tysięcy nie przekroczę. No, masz? Nie, szukam. To ja, Kolibr 3692. Co panowie polecają do turystyki rowerowej pod sakwę bikepacking? Do tej pory posiadam Treka 920, aczkolwiek jak na rower tej marki mam z nim duże problemy. Jakie problemy może mieć się? Nie wiem, no ale do turystyki rowerowej, no to ja bym wziął jakiegoś gravela. Ja bym polecił Rondo Bogana na ramie stalowej. To tak, ale uzbroił go. No. W bagażniki, butniki, żeby to miało ręce i nogi. No. Do ciebie pytanie. Jarek Nowak 2351. Panie nie Kamilu, potrzebuję fachowej odpowiedzi w sprawie najlepszej na świecie owijki. Producent model. Proszę zadzwonić na sklep stacjonarny. A co, to jakaś tajemnica? Tak. Okej. Bo to za długo, ja będę opowiadał. Teraz ja mam. Wojciech Frąckowiek. Witam. Mam pytanie odnośnie kasków rowerowych. Czy kaski ulegają przeterminowaniu? Tak, tam jest jakaś data produkcji, jakieś coś jest. To nie znam dokładnie szczegółów, ale tam są jakieś normy. Mieliśmy w tym roku kontrolę z Pichu, którzy badali sprawę kasków i coś tam takiego jest. O, mam. To do mnie pytanie. Karola z BMX.
Jaki Volvo jeździ Kamil? Sam mam V70 D5 2004 rok z hamulcami i oderki. A to nie ten kanał, to niech zadzwoni. Ale oderki to szacun. No ja mam V70 2,5 TDI prawdziwy truciciel, 5-cylindrówkę. 98 rok. To nie masz dwa. Jaką grupę sprzętu polecacie codziennie do jazdy około 20 km i 3-4 przejażdżki w tygodniu po 50 km jeżdżę po asfaltowych ścieżkach rowerowych? Jaką grupę? Ja bym celował w deorkę. Tylko teraz te deorki to są 4, więc tam jeszcze trzeba kombinować. Podwójne espresso. Mam Giant DeFi 4 z 2009 roku. Można do niego zainstalować jakieś DA2? Będzie to hulać? Będzie problem, bo z 9 roku to były hamulce szczękowe. I teraz będzie problem znaleźć DI2 na hamulce szczękowe. Wszystko jest pod tarczę i chyba ja bym poszedł w linkę już. No. Wyższą grupę, ale linkę, a nie DI2 już. Wojciech Kodziejczyk, 2340. Chcę kupić żonie Gravela, ale nigdy nie jeździła na baranku i trochę się obawia niekomfortowej pozycji. Szybko się przekona, czy pozostać przy rowerze crossowym? Według mnie się szybko przekona. Szybko i powie, że jest wygodniej. Ale dlaczego? Jak trzyma się rower crossowy ze zwykłą kierownicą tak, to tak samo możesz trzymać gravela. Różnica jest taka tylko, że hamulec jest troszeczkę dalej, tak, koniec. Dłuższy ruch ręki do hamulca. Żona na gravelu, wszystkie kobiety na gravelu są super. Może pan powie dla żony, więcej pozycji będzie na kierownicy, dla rąk. Dla rąk. Fiolo jojo, kłęda, jakie macie rowery? No ja, jak było można zaobserwować, mam Pinarello Dogma F i Treka Checkpointa. Gravela. A ja mam Tarmaka, mam Treka Pro Calibra, mam Ukrainę i mam zimówkę. Wojtomasz, czy warto wymieniać hamulce MT500 na czterotłokowe przy rowerze elektrycznym i słusznej wadze zawodnika? Tak, warto, bo to trzeba schamować. Masa użytkownika plus masa roweru. Fizyki się nie oszuka. Kiedy dostawa Marina od Łukasz N? To no Mariny codziennie. Coś tam wiem, że przyszło. Kilkanaście, kilkadziesiąt. Boże, czasem. Ile tego jest? Ziarno 28. Czy pan Felcik jest założycielem marki rowerów Felt? I ja na to odpowiem, bo się pytałem Felcika. To odwrotnie. To Felt jest założycielem marki Felcik, bo Felcik najpierw jeździł Feltem i stąd ksywa. Prawda. Dobra. Boże, ile tego? Internet muszę wyłączyć. Tak. Podsumowując, dzięki wielkie, że byliście z nami. Pamiętajcie. Dzwonki, lajki, suby. Tak, i zapraszamy serdecznie, bo Łukasz nas naprawdę super ugościł do Seven Kicksa w Białymstoku na... Tutaj, koło Krzyśka Sobolewskiego. Ja wiem, koło Krzyśka Sobolewskiego. Tak, medycyny estetycznej. O, tam też możemy nagrać kiedyś. Tak? Bardzo fajna atmosfera i co, idziemy w kosza pograć? Tak, tu, ale bo, ja... Bo tutaj jak się w koszykówkę pogra, ja oglądam taki to można kabaret. Rabat dostać, no. Daj suba, bo tak chcę. No to powiedz tak, ale to weź tak groźnie. Daj suba, bo tak chcę. A potrafisz być groźny? Nie, ale ty nie możesz rzucać piłką, bo masz buty do rzutu młotem. No. Tylko ja mam do... A ty umiesz w koszykówkę grać? O, panie! Co za gość? Daj mi to! Jedna ręka, druga w kieszeni. O, ci panie! To te buty! O, ja wiem, co można robić! Można tak robić! Ja też tak mogę zrobić, jak Szaka tak, tylko on tablicę łamał. Rzuty osobiste, tyłkiem do lustra. Słabo, pokaż. Pokaż. Trzy próby. Danka z... Trzy próby. I jak się trafi, to co jest? Ja dostajesz rabat na następne zakupy. Na następne. Patrz, daj to, patrz teraz. Nie, tablica jest za mała, ci powiem. O, no. Co się nie da trafić? O co tu chodzi? Jeżeli ktoś się denerwuje, to zdajemy więcej opcji. O, i powróciłem. Dobra, dzięki, że byliście z nami. Lecimy dalej. Pa! Bo mam buty do kosza.